Budowa nowej kolei w Krakowie jest już na ostatniej prostej. Do połowy przyszłego roku zakończą się prace na głównym modernizowanym odcinku. Pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem pociągi będą mogły korzystać z czterech torów kolejowych. Zakończy się budowa ostatniego mostu, a także nowego przystanku Kraków Grzegórzki. Zwiększymy możliwości zarówno kolei aglomeracyjnej, jak i dalekobieżnej. Pociągi przyspieszą i dzięki nowym torom przewoźnicy będą mogli uruchomić dodatkowe połączenia. Powstaje bardzo ważny przystanek kolejowy przy hali targowej, bo tutaj przebudowujemy główną linię kolejową. Dobudowywane są tory aglomeracyjne, które zwiększą częstotliwość przejazdu pociągów aglomeracyjnych. Węzeł kolejowy przy hali targowej będzie jednym z najbardziej obciążonych węzłów transportowych, ale to, jesteśmy przekonani, doprowadzi do sytuacji, w której mniej samochodów będzie zanieczyszczało środowisko, a dojazd do pracy, do szkoły będzie przewidywalny w czasie. Wydaje mi się, że ta kolej aglomeracyjna w Krakowie dużo rozwiąże, no, przynajmniej będzie skomunikowany ten obszar. Podoba się, będzie tutaj ładnie, widziałem plany, także cieszę się na te zmiany. Jest to na pewno potrzebne, poza tym ten plac odżyje trochę. Jest zrobione, że jest taki sam wystrój, jak był dotychczas, że to nie jest po prostu zmienione nic. Jest tak, jak było, pamiętam, sprzed 50 lat, jak teraz jest tak samo. Ja jestem zachwycona. Ułatwi to na pewno komunikację w kierunku, który akurat mnie sprzyja, z strony Zakopanego. Cieszę się bardzo, bo blisko mieszkam. Dzielnica się zapowiada na jeszcze ładniejszą niż jest. Tylko się cieszyć. Jesteśmy koło hali targowej, gdzie trwa rekonstrukcja zabytkowego wiaduktu nad ulicą Grzegórzewską. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy już na półmetku, ponieważ zostały wybudowane wzmocnienia, podpory i zakończono betonowanie łuków nad wiaduktem. Należy podkreślić, że wiadukt jest rekonstruowany w dużej części z materiałów odzyskanych podczas rozbiórki istniejącego zabytkowego obiektu. Są wykorzystywane cegły na sklepienia łuków oraz będzie wykorzystany kamień do obudowy filarów. Remontujemy drugą nitkę obiektu zabytkowego, gdzie używamy znaczną część starego materiału. Szacujemy, że to jest między 80 a 90%. Teraz mamy wykonane 5 łuków. Przed modernizacją obiekt miał około 9 metrów szerokości. Po modernizacji będzie miał 18 metrów. To umożliwi dołożenie dwóch dodatkowych torów. Poważną operacją było przełożenie istniejących tond, czyli pierścieni otaczających cyfry, które są wykonane w całości, a pierścienie są wykonane tak naprawdę z cegły. Zadanie było bardzo skomplikowane, ponieważ cegły były w dość kiepskim stanie. Należało to wszystko spiąć, wyciąć z obiektu w całości, wyciągnąć dźwigiem, zawieźć pod estakadę, tam dokonać prac restauratorskich i zamontować z powrotem na obiekcie, co się bardzo dobrze udało. Na obiekcie została odbudowana i zrekonstruowana stara balustrada. My jej jako krakowianie nie pamiętamy, ponieważ ona została rozmontowana ze względów prawdopodobnie bezpieczeństwa. No ale teraz przy rekonstrukcji tego obiektu trzymamy się starych fotografii i proporcje tej nowej balustrady na obiekcie będą zachowane. Warto dodać, że całość balustrady nawiązuje do pierwotnego materiału, czyli piaskowca. Obok wiaduktu kolejowego na ulicy Grzegórzeckiej powstaje nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki. Na estakadzie kolejowej wybudowaliśmy dwa perony, które będą w przyszłości obsługiwać podróżnych pociągów regionalnych i aglomeracyjnych.
dostać się na te perony będzie można zarówno od strony ulicy Grzegorzeckiej, gdzie powstaną windy i klatka schodowa, jak i od strony ulicy Berka Joselewicza, gdzie już budowane są fundamenty pod nowe klatki schodowe. Dużą metamorfozę przechodzi nie tylko wiadukt na ulicy Grzegorzeckiej, ale również położony kilkaset metrów dalej wiadukt na ulicy Miodowej. Jest to jeden z zabytkowych obiektów, który powstał w połowie XIX wieku. By zachować jak najwięcej walorów historycznych, obiekt ten jest nienaruszony, a obok niego wybudowano dwie estakady kolejowe, na których powstały dodatkowe tory. Zmieniło się też samo otoczenie wiaduktu. Obok niego powstało nowe przejście dla pieszych i rowerzystów. Mosty na Wiśle. Trzy obiekty o podobnej konstrukcji, ale nie takie same. Największy z nich, obiekt M1, obiekt typowo kolejowy dwutorowy, obiekt M2, obiekt kolejowy jednotorowy i obiekt M3, który jest obiektem kolejowym, ale równocześnie będzie pełnił funkcję przejścia dla pieszych oraz będzie umożliwiał ruch rowerowy. Obiekty M1 oraz M2 są obiektami użytkowanymi. Obiekt M3 jest w fazie realizacji. Obecnie demontujemy rusztowania, które podpierały przęsło nurtowe. Rozpiętość poszczególnych przęseł, czyli przęsła nad ulicą Podgórską 49,5 metra, przęsło nurtowe nad Wisłą 116 metrów i przęsło nad ulicą Zabłocie 63,5 metra. Tuż obok nowych mostów kolejowych przebudowywany jest przystanek Kraków-Zabłocie. Musi on zostać dostosowany do obsługi dodatkowych torów kolejowych. Druga pod względem wielkości stacja kolejowa w Krakowie również przechodzi kompleksową metamorfozę. Na stacji Kraków-Płaszów powstają nowe perony i przebudowywane jest przejście podziemne. Podróżni mogą już korzystać ze zmodernizowanych peronów numer 3 i 4, a wykonawcy przebudowują obecnie peron numer 2 i budują drugą część przejścia podziemnego. Ważną częścią modernizacji linii kolejowej jest zamontowanie systemu sterowania ruchem kolejowym. Są to nowoczesne systemy sterowania ruchem pociągów, które pomagają dyżurnym ruchu w obsłudze ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. W rejonie stacji Kraków Główny procesowi modernizacji poddana jest nastawnia. Dyżurni ruchu będą mogli przy wsparciu urządzeń sterowania ruchem kolejowym prowadzić pociągi do stacji Kraków Główny na 1400 różnych sposobów. Na rogu ulicy Łokietka i Składowej znajduje się druga nastawnia obsługująca ruch pociągów w rejonie stacji kolejowej Kraków Główny. Wewnątrz historycznej kolejowej bryły znalazło się miejsce na nowe pomieszczenie dla dyżurnych ruchu. Wyposażeni w nowoczesne systemy komputerowe mogą oni czuwać nad bezpiecznym przejazdem pociągów. Wiemy, że 12 czerwiec przyszły rok to jest zakończenie najważniejszej dla samego Krakowa inwestycji dzisiaj, czyli inwestycji polegającej na budowie torów aglomeracyjnych, budowie nowych przystanków. W tym przystanku Kraków Miasto, dzisiaj roboczo Kraków Grzegórzki. Mamy nadzieję, że największy punkt węzłowy komunikacji w mieście. Modernizacja krakowskiej linii średnicowej to największa unijna inwestycja transportowa w Krakowie. Dzięki temu projektowi zmieni się oblicze kolei w całej Małopolsce. Projekt za przeszło 1 200 000 000 zł współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF, łącząc Europę.